Dzień dobry, witam serdecznie w grubym vlogu. Dzisiaj na siedząco, ponieważ jestem już stary i gruby. Czy gruby to byłem od zawsze, ale jestem już teraz coraz starszy. Ostatnio miałem urodziny chrystusowe, więc stwierdziłem, że to już pora usiąść. Już tak zostać do końca życia. W każdym razie dzień dobry w grubym vlogu. Dzisiaj mamy masę ciekawych rzeczy do obgadania i pokazania. Zacznijmy od działu, którego nie było hen już dawno w grubym vlogu, a który właściwie kiedyś zapoczątkował gruby vlog, bo dużo o tym mówiłem, a mianowicie dział RPG, czyli gry fabularne, gry wyobraźni. I dostałem od niejakiego wydawnictwa Hengal grę, polską grę, w 100% polską, więc jeżeli jesteście patriotami RPGowymi, to będzie to dla was ważne. Dla mnie aż tak nie było, ale miło, że coś powstaje w Polsce i jest warte pokazanie. Mianowicie jest to gra mitologiczna, gra fabularna Słowianie, autorstwa Wojciecha Wąsa. Wąs. Ale tu nie ma co się śmiać. Tu trzeba pokazać. Tak prezentuje się podręcznik główny. Reklamówki akurat można stąd wywalić. Pierwsza moja myśl, która zaświtała mi w głowie po obejrzeniu tego podręcznika i po zapoznaniu się początkowo z nim, bo oczywiście nie z całym, to po pierwsze przyjazna i przyjemna prostota wykonania, przypominająca i przywodząca mi na myśl pierwszą edycję Warhammera. Podobny krój, czcionki, surowe, nieliczne obrazki, ale dające nastrój. Bardzo mi to właśnie pierwszą edycję przypominało. No i co ja mogę powiedzieć o samym systemie? Fajnie jest, dziękuję, to wszystko. W każdym razie rzuty przeciwstawne z mistrzem gry. 2, a nawet 3 poziomy rozgrywki. Jeden szybki, prosty, nastawiony na szybką akcję, bez wchodzenia w jakieś większe zasady. Drugi bardziej wymagający, większej taktyki, przygotowania, korzystania ze swojej postaci itd., itd. Więc mamy właściwie 3 różne style gry, bo w 3. poziomie dochodzą jeszcze krytyki dla mistrza gry, ale nie będziemy teraz się w to zagłębiać. Wszystko dzieje się w wymyślonym świecie Sławenii, nie do końca pamiętam jak to jest, Slawnia. Tutaj macie mapkę, dostałem też taką mapkę dużą, rozkładaną, która może służyć jako taka mata do gry. I wiecie, w każdym RPG-u fajnie, jeżeli twórca znalazł niszę, żeby zapewnić graczom coś ciekawego, coś czego nie było nigdzie indziej. I tak też tutaj jest. A jest to, ja tu dostałem jeszcze 2 dodatki, jeden to są wybrańcy. O, wszystkie dodatki dla i mistrza gry, i zarówno też dla graczy. I to jest bardzo ciekawe. Dziennik zielarski. Dziennik zielarski prezentuje nam cały przekrój wszelkiego rodzaju ziół, jak można się domyślać z nazwy, i roślin do zbierania, grzybków i tak dalej, z całą masą efektów różnych zastosowania tych ziół, więc o ile tam jakiś crafting, magia i tak dalej, ok, są obecne, to zielarstwo jest tutaj takim głównym atutem RPG i bardzo mi się to podobało, bo to nie dość, że w dobrej symbiozie współpracuje w ogóle ze słowiańskością, to jest czymś, co w innych RPGach nie było aż tak zbytnio rozbudowane, a tutaj pan Wojciech Wąs zrobił sobie z tego bardzo fajną niszę, więc jeżeli siedzicie w takich tematach albo nie wiem, jaraliście się w Wiedźminie robieniem eliksirów, mikstur i tak dalej, to tutaj będziecie w 7. niebie, bo tego jest po prostu od chuja. Kości wymagane są chyba właściwie tylko K6, czasami dochodzą jakieś inne, w podręczniku oczywiście jest napisane, że należałoby mieć wszystkie, ale w takich podstawowych rozgrywkach nic więcej potrzebne wam do szczęścia nie będzie. Od razu zaznaczam, że to nie jest na bazie Polski, to nie jest Polska w czasie średniowiecza z magicznymi klimatami, nie, to jest wymyślony od zera świat. No trochę wiedzy jakiejś tam o tej słowiańskości jednak wymaga. Ja nie jestem super jakoś tam obeznany z tymi klimatami tam poza światowidem i tego typu rzeczami, ale w podręcznik we wszystko wprowadza, są krótkie opowiadania, przykładowe jakieś rozgrywki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To, co są na przykład zajebiste rzeczy, które wychodzą i rozszerzają trochę zakres rzeczywistości rozgrywki na samej sesji, taka rozszerzona rzeczywistość sesji, to to, że na przykład mamy dobre i złe omeny, które możemy, mistrz gry może nimi bardzo fajnie operować, na przykład, że ktoś, nie wiem, nieoczekiwany zjawi się na naszej sesji, przyjdzie do znajomych, możemy to potraktować jako dobry omen. Komuś podczas rzutu spadną kostki z gry na podłogę, się potoczą i mistrz gry powie, że to jest zły omen i będą minusy. To są zajebiste pomysły. Ja w ogóle mam wrażenie, że Polacy przez ten swój brak dostępu do wszystkiego, co zachodnie w latach 80., 90. napawali się tym, jak to weszło i w międzyczasie tworzyli własne systemy wannabe, świetne RPGowe i wpadali na genialne pomysły, których wcześniej w ogóle nie było, bo tworzyli własne RPG, własne pomysły i tak dalej i uważam, że to jest pokłosie. Jak widzicie, te podręczniki są wydane graficznie ubogo. Ja tu nie będę jakby niczego ściemniał, to nie robi jakiegoś super wielkiego wrażenia, ale z drugiej strony bardzo pasuje do tej konwencji takiego prostego, przyjemnego RPG-a, ale niech ta prostota was nie zmyli, że to jest RPG dla głupich albo RPG łatwy. Nie, on ma liczne swoje zasady i ciekawostki, ale to jest bardzo fajny RPG, żeby w ogóle zacząć przygodę z grami fabularnymi. Jeżeli siedzicie oczywiście w tym klimacie, bo nie każdemu ten świat słowiańskości może oczywiście odpowiadać. Mi podpasował i będziemy próbować w to rozgrywać następnych parę sesji. Jak pójdzie, być może dam znać. A być może nie, jeżeli będzie chujowo, ale wątpię, bo wygląda na to, że jest fajnie. To wszystko. To był dział RPG. Teraz przejdziemy do działu... Niech będzie whisky, a co? A co? Muszę patrzeć na kamerę, na swoje owłosienie górne, żeby była ostrość tym razem, a nie poszła się jebać jak ostatnio. Whisky, moi drodzy, już mam tutaj nalane. Whiskacz, no i dzisiaj odwiedzamy region Highlandów w Szkocji, słynący z... No, jednych uważam, że z najlepszych whiskaczy, przynajmniej mi najbardziej podpasowały. Jest to Tomatin Highland Single Malt Scotch Whisky, wyleżakowana Voloroso Sherry Cask, jeżeli wam coś to mówi. To jest whisky już na takim poziomie, powiedzmy, ekskluzywności, smaku, no i niestety też ceny, bo to nie jest tania whisky. Ja ją dostałem, raczej bym sobie jej nie kupił, szczerze mówiąc. Jest pyszna, o tym zaraz, ale no cenowo to już jest taka półka, że ja raczej nie wydaję takich pieniędzy na whiskacze. W każdym razie tutaj możecie przeczytać, że tam jest też sherry, posmak, tak, jest miód, lekko dębowe, delikatne nuty, przechodzące w czarną czekoladę z nutką cytrusów w smaku, aby potem mieć delikatny, słodki finisz. No i jak przeczytacie coś takiego na winach czy whiskaczach z dyskontów, to najczęściej jest takie, dobra, czyli tam chuj, słodkie i pasuje do wszystkiego, nie? Ta wino pasuje do owoców morza, do sałatek, do kurczaka i do pizzy, czyli kurwa do wszystkiego, ale co fajnie jest coś napisać. Otóż nie tym razem, nie w przypadku tego rodzaju produktów z takiej półki. Tutaj jak to jest napisane, to jest to prawda. I zaświadczam wam, bo tutaj sobie to popijam, że ta whisky ma nuty miodowe, ma nuty czekoladowe, z tego co potrafię przynajmniej wyczuć. Tak w ogóle jest najlepiej się uczyć, czyli przeczytać, jakie whisky ma nuty, próbować i spróbować to znaleźć. Tak się najlepiej nauczyć po prostu smaków. I ma ten cytrusowy na końcu posmak. Żadna z tych nut nie jest słodkawa w sztuczny sposób, to nie jest jakiś cukier i tak dalej. Jest to, jak na Highlandy, to jest to wyjątkowo delikatna, taka smooth, przyjemna whisky. No oczywiście no, ma to swoją ostrość, ale ta ostrość nie jest alkoholowa, taka etylowa, tylko jest po prostu zajebistą kurwa whisky. Polecam serdecznie, daję maksymalną ocenę, jest to przepyszna whisky, jakbym się w ogóle odblokował, nie? 18-letnia, no ale mówię, no cena jest dosyć zaporowa, to są chyba ponad 300 za to. No ale jeżeli macie hajs, lubicie się wsmakować, bądź potrzebujecie na prezent czegoś naprawdę stylowego, ale przede wszystkim smacznego, no to Tomatin jest dobrym wyborem. No jest to jedna z lepszych whisky, jakie miałem okazję pić. Na następnym grubym vlogu opiszemy jeszcze drugą, bo jeszcze mam Taliskera do obgadania, chociaż Talisker się kiedyś pojawiał, ale muszę sprawdzić, czy akurat ten 10-letni, w każdym razie to jest 18-letni Tomatin. Lecimy dalej z kategoriami i teraz będzie kategoria książka. A tutaj, moi drodzy, zaskoczenie moje. Być może dla Was też. Ponieważ sięgnąłem po reportaż, co bardzo rzadko mi się zdarza. Nie czytam reportaży, bo wolę książki o rzeczach, które raczej nie miały miejsca. Ale ten fragment tego reportażu przeczytałem kiedyś gdzieś w internecie i zaciekawił mnie bardzo. W ogóle ten temat mnie, nie wiem czemu, jakoś po prostu ciekawi. Jest to reportaż pani Olgi Gitkiewicz pod tytułem Nie zdąże, traktujący o wykluczeniu komunikacyjnym w Polsce, o tym jak rozwalono na kawałki instytucje PKS-ów, PKP właściwie jest dogorywa i jak ludzie są wykluczeni w wielu miastach Polski, wsiach, miasteczkach, zadupiach totalnych i nie są w stanie nigdzie nic dojechać, pojechać do szkoły, do pracy. Żyją tak naprawdę w więzieniu bez krat. Są zamknięci, nie są w stanie nigdzie się stamtąd wydostać z różnych względów. Ale cały proces rozpierdolu PKS-ów, jak to wyglądało, wygaszanie połączeń itd., no bardzo smutny jest ten reportaż, bardzo trochę taki czasami uszczypliwy, ironiczny, smutno polski, ale po przeczytaniu tej książki właściwie to byłem zadowolony, że zyskałem jakąś nową wiedzę, jednocześnie byłem strasznie wkurwiony, że to jest kolejny element tego jebanego, kurwa, tekturowego kraju, który został rozjebany. Po prostu namoknięta, jebana dykta, kartonowy po prostu gnój przez złe decyzje do władzy sięgającej hen daleko. No straszne, jak można po prostu coś, co dobrze działało kiedyś, a dzisiaj się pluje na tamte czasy, wtedy to działało, dzisiaj jest rozpierdolone, aż się wkurwiłem. I jeszcze w kategorii książka nie będę recenzował, bo dopiero zacząłem czytać, jakieś 100 stron przeczytałem. Dostojewski, Młokos to kupiłem chyba z 3 lata temu, a cały czas się za to nie wziąłem, teraz się za to wziąłem, czytam. Dziwna książka jak na razie, średnio mi podchodzi, to chyba najmniej będzie moja ulubiona książka Dostojewskiego, ale oczywiście ocenię ją dopiero jak skończę czytać, bo na razie no jest po prostu jakoś inaczej mi się ją czyta, nie wiem czemu. No to właściwie tyle o niej. I kategoria winyl. O, taka, słuchasz winyli? O, kurwa, ale jesteś, wow. Kurwa, Dunkirk. Muzyka ciszy. Marek Niedźwiecki Selected. Nie wiem, czy w tym świetle będzie cokolwiek dobrze widać, więc pod światło damy lekko, żeby był widać napis. Muzyka ciszy Marek Niedźwiecki Selected pod patronatem oczywiście radiowej trójki. Jest to przypadek, że dostałem tę płytę w kontekście całego tego zamieszania i wysrywu politycznego, który spotkał niestety trójkę. Ja nie byłem słuchaczem trójki, przyznaję bez bicia, ale doceniam spuściznę kulturową całej tej instytucji. No i smutno było na to patrzeć, aczkolwiek płyta jest świetna i bardzo polecam tą płytę. Tutaj są utwory takich twórców jak Vangelis, Joe Cocker, Alan Parsons Project i paru innych, których dotąd nie znałem. Jest to muzyka nie tyle co chilloutowa, co wręcz uspokajająca. Powiedziałbym, ja nie jestem tego fanem, ale jeżeli miałbym do czegoś spalić lolka, to do takiej właśnie płyty. Ja mam nadzieję, że pan Marek, pozdrawiam, jeżeli to kiedyś obejrzy, ja myślę, że on to układał, myślał sobie, przy tym loadzie mogliby spalić jakiegoś lolka, naprawdę, to jest dobra muza, dajmy to na takie selected płytkę i przy tym będzie dobrze gibonka ujarać. Nie wiem, czy taki był zamysł, ale ja przesłuchując tej płyty, bo już ją chyba 3 czy 4 razy przesłuchałem w całości, no miałem takie uczucie, że ale jak już miałbym zajarać, to bym zajarał właśnie do takiej płyty, takiej spokojnej, właśnie nie chillowej, ale takiej spokojnej, wprowadzającej w taki lekko melancholijny, ale jednocześnie optymistyczny nastrój. Ciężko to opisać. W każdym razie, jak wpadnie gdzieś zobaczycie, to koniecznie sięgnijcie, nie będziecie zawiedzeni. No chyba, że szukacie mocniejszych wrażeń, to wtedy nie. Czy ja coś jeszcze sobie tutaj napisałem? Nie, to wszystko. Zresztą 10 minut wbite, więc chuj, hajs leci. No, to wszystko na dziś. Dziękuję bardzo za uwagę. Wciąż nie dostałem się do podziemia fryzjerskiego, a teraz są otwarci fryzjerzy. Teraz nie chcę mi się zapisywać i stać kurwa w kolejce albo Bóg wie co. Także na razie hoduję rzeżuchę na głowie. No i to wszystko na dziś. Bardzo dziękuję. Polecam tego RPGa, reportaż Nie zdążę, płytę. No i to właściwie tyle na wszystko. No i Tomatina, no ile was stać, ale pewnie nie, bo jesteście robakami biednymi tak jak ja, no więc trudno. To wszystko na dziś, bardzo dziękuję. Wiem, że został odkopany kanał dawny Będę Grał w Grę, który teraz nazywa się Dakan Gaming. Tam na razie nic nie będzie wlatywało, tylko mówię, że on istnieje. Jest w mojej włodaży i tam są archiwalne materiały z dawien dawna, jeszcze za czasów wirtualnej Polski, więc jak ktoś ma ochotę na wycieczkę po Memory Lane, to może się tam przejść i sobie przeklikać i tak dalej, ale raczej na najbliższym czasie i w tym roku raczej nic tam nie będę uploadował, bo nie jestem w stanie się podzielić na 3 kanały domowe, nie ma takiej opcji. Także to tyle ode mnie, bardzo dziękuję Państwu za uwagę i widzimy się w kolejnym grubym vlogu. Do widzenia!